Siemano, siemano, witam w kolejnym odcinku, lecimy dalej. O, siema młody, co jest grane? Dobra, zaraz pogadamy, słuchajcie, bo jest zadyma mała. Dawaj tego, cyk. No, jak wam się podoba, sobie kopa w górę oczywiście, a ja tutaj tak naprawdę za szybko podszedłem. Dobra, on już nie żyje, ty zostaw go już. Za szybko podszedłem w jedno miejsce po prostu i już zaczęło się zadanie. O ty dziadzie. Dobra, ale wiesz co, tobie... Nie, to nie jedynka, dwójka, dawaj. In the thief, no dawaj. Cioch! Dostał w zęby bez skitu, nie? No, za szybko podszedłem w jedno miejsce i się zadanie zaczęło po prostu. Co ty kombinujesz, młody? No, także siemano, no i tak dalej, i tak dalej. My lecimy, słuchajcie, z kolejnymi zadaniami. Robimy expa, co by główne zadania można było puszcząć dalej trochę, nie? No i młody zaczął nam uciekać, jako chyba złodziej czy coś. I don't work for them. This mean old lady locked up a bunch of us kids. She makes us steal for her. Locked up? Yeah, my sister was going to save us. And she said to meet her in the shipyard by the river. But she never came. Okay. Will you look for her? I'll steal you an apple. It's okay. You don't need to buy my help. It is yours for free. What is your sister's name? Kawit. And mine's Ifri. If you find Kawit, dobra, znajdźmy ją w takim razie. A jesteśmy już po prostu coraz bliżej, że tak powiem, coraz bliżej. No, daleko jak cholera generalnie są te wszystkie główne zadania teraz, więc żeby nie robić tak, że idziemy na pusto przez pół mapy, to po prostu robimy sobie po kolei, bo i tak to będę musiał robić później pewnie i tak, więc... No, ziomek, uważaj. Tak więc zobaczymy, co tu się wyrabia. Oho, tu coś mamy pode mną, dobra. Siemano, ale tu ciemno jest. Ah, the ship was dry docked when it caught fire. Traces of oil. Hmm. Dobra, ślady oliwy, to w sumie dobrze, że pochodni odpaliłem, to. Dobra, tam nic nie ma, tutaj mamy. You may have seen Kawit. There's the mast from the burnt ship. Colorful sail. Dobra, i to jeszcze chyba tak. Nie. No dobra, zaraz z nim pogadam, spokojnie. Najpierw to. Dobra, czyli jakiś statek z niewolnikami, czy co? Easy now. Did you see a young girl around the shipyard yesterday? I see lots of girls. Most not worth looking at twice. They would likely say the same of you. Bez kitu. If it is information you want, you have just tripled its price. I'd rather throw my coin pouch in the river. Aha. There must be another way to make him talk. Oh. I will tell you about the girl. Just do not break anything else. No właśnie. By the limbs of Osiris, you are a cruel man. What happened with the girl? I looked at her twice. The second time, she was stealing my biggest jar of oil. She vanished like a demon in daylight. When I came back, ruffians were destroying my stock. Made a lot of you sink to the bottom of the Nile. Okay, dzięki, Jołek. I think I understand what happened here. Aha, dobra. Gawit stole an oil jar from that oaf of a merchant, then hid until nightfall, under cover of darkness. She spread oil on the ship and set it aflame. The blaze spread to the whole vessel. While the ship burned, Kawit freed the children held on the docks, but the bandits must have caught her. Whoever owns this ship was responsible for the kidnappings. No okej, czyli znajdźmy teraz właściciela tego statku. Kawit i dziecko obok statku porywaczy. Dobra, skąd ja teraz niby wiem, że to jest tam, te prawie 300 metrów, to nie czaję. Chyba, że to są jakieś newsy, których... Które, nie wiem, no, nie wiem jak on to wywnioskował, w sensie, że to jest tam akurat, nie? Chyba, że to kwestia żagla, co, że, nie wiem, że żagiel jest kolorowy i to dlatego? Okej, okay, no to wychodzi chyba. Dobra.
No to let's go. Cyk, cyk. Zróbmy to w miarę po cichu, przynajmniej spróbujmy. Dobra, dawaj oreła najpierw. Cyk, cyk. Co my tam mamy? Jeden kapitan i jeden skarb. Gdzie jest skarb? Tu jest skarb, dobra. No i to wszyscy chyba. Ale co, on nie widział, że tak się skrada, czy co jest grane? Czym ja słyszę kogoś za plecami? No to nikogo nie ma przecież. Coś tu się porąbało chyba, dobra, nieważne. Aha, oni dzieciaków szukają, dobra. Dobra. On się patrzy na mnie, nie? Tak. Dobra, wiecie co? Tego chłopem dziabną najpierw. A potem całą resztę, więc zaraz zobaczymy, jak to się tutaj nam fajnie ułoży. Oho. Dobra. Zdążyłem. Nice. A, nie zdążyłem. Myślałem, że zdążę tego też dziabnąć, nie? Nie to, co ja robię? Ciągle mi się myli, nie? Dawaj go. Dobra, on już nie żyje, no. U ty dziadzie jeden. Dobra, dobra, cyk. Właź do góry, złaś mi tu. Mam cię. Jeszcze jeden był przecież. Dar tu mordę ktoś, czy nie? Nie, no dobra, to easy. Dobra, najpierw skarb oczywiście. I lokacja załatwiona, dobra. Pozbierajmy tu, jeszcze coś było, widziałem. A to jakieś pierdoły, dobra. Idziemy do młodego. Cyk, a tu się schował. Your brother sent me here. Where is Kawit? They took her and everyone else to a house in the city. Some rich lady named Gaia owns it. It's by the temple of Hafor. Will you save my family? By the mother goddess, I will. Dobra. To leci mu ratować. Kto tu jeszcze coś gada? Mam dziwne wrażenie, że jakoś tak ten głos się rozchodzi, w sensie, że niby ktoś tu gada z prawej strony, a on jest gdzieś indziej, nie? Ale dobra. Dała mi tego mojego turbokunia. O właśnie, teraz na przykład tak było, nie? Albo coś jest nie tak z moimi słuchawkami, to zobaczymy później. Co się stanęło? Co mnie teraz tu próbuje zeżryć? A, tam jest jakieś... jakieś półmodziwne coś? Co to było? Dobra, let's go. Nie, no dobra, no szybciej będę na piechotę przecież, kuźwa, niż tym czymś. Dobra. Sigeriet, masz rację, też tak myślę, no. Dobra, tu wejdźmy wyżej, żebym lepiej coś tam widział. Mhm, tak. Cyk. I co, i to jest ten dom, tak? No to wychodzi, dobra. A, tamto mnie nie interesuje. No dobra, tu nic nie ma w takim razie, wchodzimy po prostu. Hey, hold on! Kto? A wy tu jesteście jednak. No dobra. No dawaj, dawaj. Dobra. Gitara się ma. Co to są za ścinki? Co jest grane? Mam cię. Mam cię.
Dobra, załatwione. No, macie kompanię na pewno. Dobra, teraz tak. Tu coś jest? Nie, nie otwieram. Nie otwiera się to. Tego nie ma co zbierać. Damy radę go jakoś tutaj? Czy on, tu nie ma wyjścia? Nie, no jest. Cyk, siemano. No i jeszcze jeden tego spróbujmy z góry dziabnąć. Damy radę? Ty, no co jest? Może być i tak, dobra. Myślę, nie, aha, bo ja nie mam chyba jeszcze odblokowanego zabójstwa z powietrza. Tak mi się coś wydaje. Czekajcie, tam jest... Gdzie on jest? Niżej, jak tam się schodzi? Tu gdzieś? Aha, tu jest jeszcze przejście przecież. Come on! Siemano! Live forever. Did Ness send you? No, young Ifrit did. Where is he? What do you mean? I followed you the whole way. Okay. Take Matthew home. Go. Why don't you go with them? I'm going to track down that Roman bitch who did this to my family. If you want to help me kill her, meet me at the house of Neff. Okay, spoko. Widzę, nie mamy wyjścia za bardzo. No dobra. House of Neff. Aha, ale to nie jest kontynuacja questa, tylko tak jakby nowy quest. Kiedyś mogę sobie podejść do niego z tego, co widzę, tak? Więc zerknijmy. Chyba, że tu jest House of Neff. Gdzie jest House of Neff? Cyk. Dobra, nie wiem jak to znaleźć w sumie, więc po prostu lecimy z kolejnym zadaniem. W końcu pewnie trafimy tamto, nie? Scena popiołach. Lecimy robić to zadanie. Wyczyścimy, myślę, całe to miasto i wtedy pójdziemy robić main questy, bo już będzie chyba wystarczająco duży poziom. 24, będzie 6, pewnie może 7 gdzieś. Więc będziemy mogli sobie zrobić kilka zadań, a tymczasem ja tam lecę i widzimy się za chwilę, jak już dotrę na miejsce. No i dobra, jesteśmy na miejscu, tylko jak tam wejść, to jest pytanie. Górą chyba na to wychodzi, tak? Czy nie? No, jeszcze się zablokowałem. Ty, no serio, jak tam wejść? Przez chatę, czy co? Czy mam to rozwalać? To jest dobre pytanie. Tu nie, tu nie. A tędy, dobra, ty, ja tam chcę ściany rozwalać komuś w domu, nie? Servus. Au, no. Of course, deliverer. But first, you must help me. No oczywiście, nie ma nic z Afriko, nie? I have visions of danger. A dark cloud looms over three heads. An adventurer, a philanderer, and a beggar are all at risk. What would I do for them? Give each an amulet to guard against the darkness. One may be found near the great temple. One in its eastern district. And one in the tunnels that wind below it. I'll wait for you by the docks, at the basin of the great temple. No dobra, czyli będziemy teraz biegać po mieście, na to wychodzi, tak? Co nigdy nie jest jakimś fajnym zadaniem, no właśnie. Dobra, słuchajcie, lecimy najpierw do tego, bo jest najbliżej, tak mi się wydaje. Zobaczymy, co tam nas spotka na miejscu, tak więc... Chociaż to jest 100 ileś metrów, to... teraz żebym stąd wyszedł jeszcze. To było tutaj, dobra. Przepraszam. Dobra, cyk i jesteśmy. Zobaczmy to pierwsze, a pozostałe dwa zrobimy sobie po prostu, ja tam dotrę, zrobię co trzeba i tak dalej, bo to bieganie po mieście nigdy nie jest jakieś, wiecie, ciekawe, że tak powiem. Więc nie ma co marnować czasu na takie po prostu tuptanie po mieście. No ale zobaczmy, czy coś tu się wydarzy, czy mam tylko go dać i po robocie. Dobra, chyba jednak się wydarzy. Na to wychodzi. Cyk. Dawaj go. Tego, dawaj, trzeba dokończyć tego, teraz tego. I to wszyscy, dobra. Elegancko. No dobra, czyli jednak się coś będzie... będzie działo. Zaprowadź, żebra... wyprowadź z willi, dawaj, ziomek, chodź. A ty uciekaj stąd lepiej. That is done.
Tu będzie git? Freedom! No teraz pieprzaj stąd. Co, już? Czy co mam jeszcze zrobić? No i co? 36 metrów? Co, o co tu chodzi? Czekajcie. Aha, że tam mam z nimi iść, w tamto miejsce. No Jezus. No dobra, chodź. Come on. I teraz ci mogę coś dać pewnie, nie? O właśnie. You are quite the fighter. I do my best. They caught me off guard the first time. The seer offers this amulet to keep you from further harm. My children cannot eat a stone. I cannot do more for you than this. May your luck change course. Pardon my rudeness. You have already risked yourself to save me. As long as I am alive, my family still has a chance. No i dobra, elegancko. Dobra, ten załatwiony, to ja lecę, słuchajcie, w następne miejsce i widzimy się na miejscu. Dobra, mamy to na miejscu. Mam wrażenie, słuchajcie, że czasami on gada z Ają, której tutaj nie ma w ogóle wokół mnie. I to, nie wiem, czy to jest jakiś bóg, czy co jest grane. No, ale jest jakieś takie dziwne coś. Dobra, czego ja szukam jeszcze raz, bo chyba nie tu przylazłem, co? Czy tu? A tu! Siemano. Dobra, co my tu znajdziemy teraz, to jest pytanie. Na razie. Co to będzie? Znowu jakieś ten? Jakieś tajne grobowce, czy innego... Czy inne rzeczy? Aha. Ale puść to, ty. Łap. Dawaj, naładujmy to. Cyk. Dawaj tego. Elegancko. Pięknie. No, złazisz. Mogę to wziąć, nie wchodząc tam? Mogę chyba. O, elegancko. W ogóle tam chyba zapominam... przeszukiwać, czy nie? Nie, co, niektóre się same zbierają. Dobra, aha, jak kogoś ten z łuku zabije, to się nie zbiera. Czaję bazę. Dobra, i tu gdzieś jest ziomek. Czy nie? Przynajmniej powinien być. Tam jest. Ale to nie jest ten sam chyba. 200 ileś metrów to daleko, przecież to... Chyba nie jest to, czy to jest to jednak? Mogę tędy przejść, czy muszę się... Czy muszę nurkować? Nie muszę, dobra. Zobaczmy. O ty dziadzie jeden. Masz, hedzik. Okej, no mówi się trudno. No ale masz amulet. Divine ones, circle around him. May this amulet preserve his car. Dobra. Coś tu mamy ciekawego? Nic, kompletnie. Dobra, no to co, ja stąd wychodzę i lecimy do następnego, widzimy się na miejscu. Aha, i to jest gdzieś tutaj w tym samym miejscu, czy co jest grane? Czy nie? Czy z racji tego, że ja po prostu jestem w okolicy, to się po prostu odpaliło, że jest w moim zasięgu, czy od tu kaman? Nie, no ale dobra, przejrzyjmy w takim razie tutaj tą jaskinię, może coś tu znajdę. Na przykład wyjście właśnie, co też jest bardzo fajną rzeczą. No dawaj, 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 góra. Dobra, i to już jest... Ja już jestem w tej lokacji, czy nie? Jak to tu jest? Zaraz zobaczymy. Wejdźmy wyżej, bo w tych krzaczorach to oczywiście gówno widać. Tak, to jest to. Dobra, elegancko. O kuźwa. Dobra, żyjemy. On jedzie, no jeszcze by tego ganiał przez miasto, teraz nie gadaj. Dawaj, cyk. Zejdź kurde na dół, chłopie.
Daję moje turbo diesel szybko. Hit, jedziemy. Spróbujemy tak jak wtedy, tylko czy ja go na piechotę dogonię? Chyba tak. Aha, chyba jednak nie dogonimy go tym razem, dobra. Dobra. No dziadzie wredny. Stoisz. I'd like to say I'm capable of walking, but that would be a lie. Set aside your pride. I will carry you. Dobra, gdzie mam ją teraz zanieść? Co, tu ją zostawmy, czy nie? Będzie git? No, gitara, dobra. I have nothing to reward you with, except my thanks. I will claim my reward elsewhere. The seer sends this amulet. His visions show you are in need of protection. Why would I need this piece of junk? Just take it so we can conclude our business. Fine. Bez kitu, nie? Will make my mother happy. Dobra. Mega przerąbany jest tutaj ten sposób, powiedzmy, skręcania wozów, nie? Tak nierealny po prostu, że się w palu nie mieści, nie? No ale dobra. Mamy teraz iść tutaj, a to nie jest daleko, więc lecimy, spierdzielamy od tego chłopa jeszcze, mam nadzieję, że zdążę. Bo raczej z nim szans nie mam, skoro ma taką czachę chyba, nie? Więc ostatnio próbowałem, dostałem wpierdziel. I to srogi, więc nawet nie ma co podbijać chyba, przynajmniej jeszcze. Więc na razie lecimy. 100 metrów niżej to gdzieś pewnie za murem tutaj będzie. O, jesteśmy na miejscu elegancko. No i zobaczymy, co tutaj się wydarzy. O, będziemy płynąć gdzieś jeszcze, proszę bardzo. Servus. Have you delivered the amulets? Yes. One arrived too late to protect its bearer. Which? The adventurer. He met a lonely end, bitten by a snake. This is sad news. All the same, I consider your debt paid. A sacred island lies farther in the embrace of Mother Nile. Bring me there, and I will tear aside the curtain that shrouds your nightmares. No dobra. Oh, deliver. Tell me what you saw. I saw what has lain behind my eyes every night for the past year. It begins with a sandstorm. I rise to my feet and walk a corridor of ruins, passing into the Hall of Judgment. There, a twin of myself placed. Co jest? Krokodyla trafiłem chyba, co? Co jest grane, ty? Co tu się wyrabia? Ta, to krokodyl był. Dobra, zostaw mnie, chłopie, nic ci nie zrobię przecież. O, ty co? Gleba. Kumpel się wściekł, ty. Co to za miejscówka jest, ty, w ogóle? Ziomek. Deliverer, would you be free of the curse that plagues your sleep? There is a ritual that will banish it from your mind forever. Yes. Do it then. Zwie się upojenie alkoholowe. And bring up the statue of Khnum from the sunken temple of Ramses. With this likeness of the great potter to hand, the ritual can be performed. No tak, bo to byłoby przecież za szybko, co nie? Gdzie mam nurkować, powiedz mi, ziomek? Pewnie gdzieś gdzie? Aha, że tu. No dobra. Spróbujmy. Aha, dobra, i tu będziemy płynąć już, dobra, git. Pytanie, gdzie jest wejście? Mam nadzieję, że nie tam. No to jednak kawał drogi. A nie mogę znarukować jeszcze?
O, teraz mogę, dobra. Cyk. Czyli jednak tu będzie chyba wejście gdzieś. Ciekawe, jak dużo jest takich rzeczy, które są takich na przykład jak ta, nie? Takich miejsc w ogóle, nie wiem, miast i w ogóle zatopionych przez wodę, nie? W sensie nie, że w grze, tylko ogólnie, nie? Na świecie. Dobra, mamy to. To easy, myślałem, że będzie ten. Że... Aha, to jest powietrze, dobra. Cele lokacji, jeszcze jeden skarb, ale dobra, to już kiedy indziej. Myślałem, że będą tu jakieś, wiecie, rekiny, krokodyle i inne bajery, nie? Ale jest git. Chyba, że zaraz mi tu wyskoczy jakaś kurwa syrena, czy nie wiadomo co. Ale chyba nie, mam nadzieję, że nie. Jezu, się wystraszyłem. Następny, ty. Teraz nagle trzy tu są. No. Hnum, sculptor of children. He will battle Apep in your place. This ritual needs your mind's strength. Sit by my side and meditate as I speak with the gods. Grow, O light. Come forth, no dobra. O light. Rise. Dobra, załatwione. The seer is gone. How did he leave the island? W konia mnie zrobił, po prostu. Dziad zdechły. Dobra, zobaczmy. Aha, czyli zaliczone wszystko z głowy, tak? Nie muszę z nim gadać, do niego wracać? Czy muszę? To już jest za duży level. Dobra, to już są inne zadania w takim razie. Dobra, słuchajcie, to było na tyle w takim razie w tym odcinku. Jak wam się podoba, sobie kopa w górę oczywiście i do zobaczenia w następnym. Tak więc trzymajcie się. Cześć! A brotherhood born in the shadows. They are the first to call themselves the Assassins.